Zaraz jadę na pole do truskawek i do malin, ale najpierw muszę naobierać kartofli, bo będziemy parować dla kur. Tutaj mamy takie drobne, poodrzucane z sortowania kartofli jesienią po wykopkach. No i teraz troszeczkę porosły. Mają tutaj dosyć duże kiełki. No, natura już się o swoje upomina i one chcą do ziemi. Ale ich przeznaczenie jest inne. Pójdą na skarmienie. Tutaj są odmiany pomieszane. I teraz trzeba to wszystko poobrywać. Nie można ich uparować, tych kartofli, razem z tymi kiełkami, bo one są trujące, są bardzo szkodliwe dla zwierząt. Te kiełki to są pędy nadziemne kartofli, które później zakwitną. Te kiełki to są pędy nadziemne, te krzaki, które później na polu widzimy, ale one są trujące, zawierają solaninę i dlatego trzeba tutaj to poobrywać. Później one, jak się wybiją na powierzchnię ziemi, to będą normalnie zielone, bo tak jak widzicie na polu, krzaki są zielone, teraz są białe. Dlaczego są białe? Bo jest tutaj w piwnicy ciemno. Nie zaszła reakcja fotosyntezy, nie ma światła i w związku z tym nie wytworzył się chlorofil. Chlorofil, który jest później odpowiedzialny za to, że roślina jest zielona. No musi zajść fotosynteza, aby to wszystko działało tak, jak należy. Tutaj z braku światła jest ciemno, jest... Nie ma dostępu światła dziennego, no i ta fotosynteza nie zachodzi, więc one są białe. Rosną, bo natura je goni, ale są białe. No i tutaj muszę naobierać teraz tych kartofli. 4 wiadra 20-litrowe. Robota taka, powiem Wam, dla cierpliwych, bo to są same pypcie poodrzucane. Jakieś uszkodzone, dziurawe, nadkrojone przez kombajn i takie już nie pójdą do sprzedaży, no to idą dla zwierząt. Za mną jeszcze moje zapasy i tak jak wchodzę tutaj wybierać, przebierać, obrywać te kartofle do parowania, do parnika, to zawsze słoiki wyciągam z tym, co akurat danego dnia jest nam potrzebne. Dobra, ja sobie będę, słuchajcie, tutaj obierać na skubie te 4 wiadra i widzimy się za chwilę, bo przecież nie będziecie tutaj siedzieć ze mną pół godziny w piwnicy. Byście się pozanudzali. Zobaczcie, jakie tutaj dzisiaj gwiazdy przyjechały. Agnieszka i Jola. Mamy taki ładny bukiecik. A to dla mnie bukiecik? Tak, własnego wyrobu, z wełny, piękny. To jest dla mojej wnuczki. Na komunię. Na komunię, tak. To jest właśnie ten, co tutaj pokazywałam, moja koleżanka robi. Tak to wygląda na żywo. Piękny jest, naprawdę. Piękność. Mhm. A to takie, żeś sobie tutaj zamawiała te kwiatuszki? Tak. Czy... A, kolorowe. Takie chciałam, takie właśnie, żeby było różowe dla dziewczynki. Takie białe, ładne. Piękne. Piękna kobieta z pięknymi kwiatami. Piękne kobiety. Super. A książę nam ucieka. Książę ucieka, tak. Zmiana planów, zmiana pogody, było zimno, miałam jechać na ogród do truskawek i malin, ale przyszły mi zamówione truskawki, które zamówiłam sobie przez internet, no i trzeba je tutaj wysadzić. Przyjechała Jola, też kawę trzeba było wypić. Jolu, pozdrawiam Ciebie tutaj. Zamówiła sobie bukiety komunijne, tam jeszcze inne rzeczy dzisiaj podbierała. Dojechała Agnieszka, także czas... zleciał. No i teraz wezmę tutaj, wysadzę te truskawki i rokitnik. Kupiłam sobie rokitnik. W zeszłym roku Krzyś zamawiał sobie i też zamówił w internecie też dla mnie, ale powiem Wam tak.
przyszły sadzonki, wtedy chyba płaciliśmy po 10 czy po 12 zł. Te sadzonki ładnie były zapakowane, to nie powiem, z dużą bryłą ziemi, ale sadzoneczki były tak jak te moje kiełki tam na ziemniakach, jakby je ktoś z piwnicy wyciągnął. Takiej wielkości miały po 3-4 pędy i to było wszystko wiotkie, jakby no wybujałe, nie wiadomo jakie, takiej dosłownie wysokości od ziemi. Posadziłam je, niestety nie przyjęły się. Wtedy chyba Krzyś kupił mi 5 żeńskich i 1 męski. Także nie, a tutaj pojechałam wczoraj do Agrohitu w Kostrzynie i kupiłam sobie rokitnik, popatrzcie, 40 chyba złotych, już nie pamiętam ile dawałam, ale jaka wielka już jest sadzonka. I to jest sadzonka żeńska, ta jest też żeńska i tu jest męska. I teraz przy sadzeniu rokitnika często jest podawana taka informacja, że na 5 sadzonek żeńskich jedna męska, on musi mieć zapylacza. Jeżeli nie będzie mieć zapylacza w postaci krzaczka męskiego, niestety nie doczekamy się owoców. Krzak zakwitnie, ale owoców nie będzie, bo nie będzie pyłku. Tutaj one są współzależne od siebie, te właśnie męski i żeński, ale ja już tak wypraktykowałam i z osobami, które mają rokitnika kilka lat, najlepiej się sprawdza jedna sadzonka męska na 2 żeńskie, maksymalnie 3. Wtedy owoców jest bardzo dużo. Te gałęzie aż się uginają od tych owocków. Także ja będę sadziła zdecydowanie tu właśnie 1 na 2, nie 1 na 5, bo to jest za dużo. Wtedy na 5 by trzeba było 2 męskie. No i jakie to ma owoce? Co się też dowiedziałam, dużo osób myli, że owoc jest okrągły, taki malutki. Nie, owoc jest taki podłużny jak jajko. Te, które są takie okrągłe, to są, to jest całkiem inna roślina. Ja teraz nie pamiętam, jak się ten krzak nazywa. On pięknie kwitnie na biało. Całe kaskady białych kwiatów zwisają. A potem z kolei, jak już zacznie, przerodzi się to w owoce, całe kaskady owoców. To wygląda pięknie, ale to nie jest rokitnik. Wiele osób właśnie myśli, że rokitnik. I co? Co, królewny? A ti. Papuszki. Tutaj mamy papugi. Są one tutaj cały rok i mogą być w wolierze na dworze pod warunkiem, tak, o tobie królewno mowa, pod warunkiem, że są zaaklimatyzowane. No i tutaj mamy 3 nimfy. Nimfa to jest ta piękność, która siedzi na tym kółeczku. Świergotek to jest tamten król, który tak sobie o tańcuje. No i jest jeszcze Aleksandretta obrożna, to jest ta na budce zielona, i Rozella. Ta, która teraz właśnie na budkę również skoczyła. Pięknie śpiewają, jak tylko słonko wstanie, one już się odzywają, naśladują tutaj nas, naśladują głosy i wiecie co, uwielbiają zabawki. One kochają właśnie takie różnego rodzaju huśtawki, sznurki. Nimfy uwielbiają w ogóle tarmosić, tak jak tutaj jest to kółko, zobaczcie jakie ono jest wyszczępione. Tutaj ten sznur też jest wyszczępiony, one uwielbiają, a najbardziej lubią tamtą zabawkę, taka z dzwoneczkiem. Codziennie nimfa sobie tam siada i tłucze tym dzwonkiem. No ty nie złapiesz ostrości, bo jest klatka. Karma typowa dla papug średnich, bo tutaj to są papuszki średnie. Nie można kupować dla papug dużych, bo one jej nie zjedzą. No i co ważne też jest, wiecie co, taka ciekawostka, aby nie dawać papugom dużo słonecznika, z tego względu, że słonecznik jest rośliną oleistą i jeżeli chodzi o papugi, wywołuje w nich taką agresję. One będą się atakowały, nie wiem dlaczego, tak jest, po prostu słonecznika mogą jeść, bo tak jak mówię, to jest oleiste, daje im tłuszczyk, taką dawkę tłuszczyku, ale nie dużo, bo będą się skubać, chyba z rozpaczy. Orał pod zasiew faceli. Będziemy wysiewać facelię dla pszczół.
było mokro, prędzej nie szło tego zrobić. Teraz już obeschło na tyle, że mógł zaorać. Cielaki leżą. Już się oswoiły całkowicie tutaj, trawę wyżarły, wszystko. Zniknęła ona tutaj już z łąki. No i przez pierwszy czas, jak te pierwsze dni, jak żeśmy tutaj je wypuścili, w ogóle nawet do siana nie podchodziły, nic, tylko trawa. Uwielbiają trawę. W pierwszej kolejności wysadzę truskawki. Mieliśmy tutaj problem, gdzie wysadzić rokitnik, bo chcę mieć go koło domu, pod kontrolą. No i miejsce jest już wybrane, ale rokitnik w ostateczności, jak nie zdążę tutaj z pracami, to jeszcze w doniczkach sobie do jutra postoi i nic mu nie będzie, a zależy mi na wysadzeniu truskawek. Zamówiłam je przez internet. Nie wiedziałam, co przyjdzie, no bo wiecie, jak to jest z tym kupowaniem przez internet. Często się niestety natniemy. Ale tutaj powiem Wam, że jestem zadowolona. Jest już późno, jak nasadzenie truskawek. Późno. W tamtym roku, w maju, szły nasadzenia i jeszcze. Ale teraz mamy wszystko szybciej, tych 2-3 tygodnie. No więc dla truskawki jest tak, no raczej średnio już. Przyszły zapakowane w takim worku. Ten worek był wypełniony już tutaj ukorzeniaczem, gliną, wodą, także one przyszły idealnie zapakowane. I są to truskawki cięte. Odmiana Albion. Albion. Jest ona podobno powtarzająca, że owocuje cały czas, aż do późnej jesieni. Ma podobno 2 tygodnie przerwy. No zobaczymy. Skusiłam się na tą odmianę. I będziemy widzieć, jak ona będzie rosła. System korzeniowy jest bardzo ładny. No i jest to truskawka cięta. Cięta to znaczy, że pozbawiona liści, a ma tylko serduszko. Pisało na opisie, że flanca schłodni. Prawdopodobnie była pozyskana wczesną wiosną i utrzymana właśnie w chłodni. Tutaj dostałam 3, gdzieś mi trzecia sadzonka przepadła. Musiałam gdzieś ją chyba zgubić po drodze, bo 3 sadzonki, no tu właściwie 2 już teraz. Odmiana Christina. Zobaczymy, nie znam tej odmiany. Jestem jej naprawdę ciekawa, bo opis ma dosyć taki, no nawet interesujący. I to już jest dosyć późno. Nie mam przygotowanego pola pod truskawkę, bo pod truskawkę trzeba zrobić naprawdę bardzo dobre stanowisko. I tak się zastanawiałam, gdzie te truskawki posadzić. Dołować? Nie, bo one mi się już fajnie rozrosną. I wpadłam na pomysł, że wsadzę je w takie dosyć spore doniczki. Podobieram do systemu korzeniowego i one będą tam, poustawiałam sobie tacki. Też myślałam, żeby postawić pod namiotem foliowym, ale ostatecznie zrezygnowałam z tego względu, że one będą stały przynajmniej do sierpnia w tych doniczkach, a pod folią no różnie bywa, a tutaj będą miały warunki naturalne, takie jak będą miały później. Będzie i deszcz, i słońce, i wszystko. Tacki po to, że jak będę podlewać, żeby ta woda się utrzymywała w tackach, żeby nie było takiej możliwości, że mi czasem wyschną, wiecie, zagapię się, zapomnę podlać i truskawki, będzie po truskawkach, nie? No i teraz sadzenie truskawki. Bardzo istotną rzeczą jest, aby ją posadzić właściwie. Niewłaściwe sadzenie truskawki jest na taką głębokość, że tutaj korzenie będą wystawać. Niewłaściwe jest sadzenie tak głęboko, że tutaj mamy to wszystko łącznie z sercem zakryte. Ona ma być posadzona w miejscu wypuszczenia liści, czyli tutaj. Tak ma być posadzona, że ziemia ma się stykać dosłownie tu. No i sadzimy. I korzeń nie podwinięty, nie w bok, musi być luźno zwisający. Ziemia suchutka, ale to nic, ja zaraz tutaj będę to wszystko podlewać.
No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa tej odmiany. Nigdy nie miałam takiej powtarzającej. I zobaczymy, jak ona będzie się sprawdzać. Będę chciała na pewno jeszcze zakupić sobie Sengę Sengane, bo to jest odmiana stara, którą pamiętam jeszcze z dzieciństwa i moi rodzice też ją uprawiali, jak mieli plantację. Potem jak plantację zlikwidowali, tam gdzie te ule, właśnie były truskawki i mama miała je 5-6 lat, potem likwidowała, pobierała sobie flance bądź kupywała, wtedy to się nazywało, takie były punkty, już nie pamiętam jak, że tam się kupowało nasiona, GS-y. Nie, do GS-u się chyba zdawało. No już teraz nie pamiętam, ale te truskawki, flance kupowała i zmieniała stanowisko. Ale truskawka owocowała 5, 6, 7 nawet lat, nawet 8 tam pamiętam, że były. A dzisiaj 3, 2, 3, maksymalnie 4 lata i niestety truskawki przestają rodzić. Są odmiany słabsze. Myśleliśmy i wymyśleliśmy, gdzie posadzić. Tutaj jest już ciasno, bo jest zagęszczone wszędzie. No i tak tutaj, tu sobie posadziłam w tamtym roku bez. No ale rokitnik posadzę tu. Tu się nie mogę posunąć z nim dalej, bo planuję kupić kolejną szklarnię jesienią. I szklarnię postawię tutaj, tak żeby wejście było pomiędzy czereśnią a wiśnią. Bo tam dalej już nie mogę się ze szklarnią posunąć, bo będzie składowane być może siano, a być może będzie trzecia szklarnia, znając moje możliwości. Także wiecie, umyśliłam sobie rokitnik właśnie tutaj, a te bzy zostaną, ale one będą musiały być usunięte. Szkoda mi jest ich teraz wyciąć, bo jednak one się przyjęły i żyją. Jesienią po prostu je wykopię, przekopię i gdzieś je przesadzę. Może na polu, bo one są ładne. To jest ten niebieski pełny. Ale zobaczcie, jaka jest susza. Niby tyle było deszczu. Na polach mokro, a tutaj jest piach. O, tutaj dopiero na głębokości szpadla zaczyna się jakakolwiek wilgoć. Dramat, nie? O, będzie tu podlewanie. Franio, chcę wam pomóc. Franio gdzieś już wodę zaliczył. On gania za pszczołami i chciał skoczyć, bo myśmy to akurat nie widziały. Chciał skoczyć, rzucić się. Biedny nie wycelował swojej równowagi ciała i wpadł do stawu. My, jak te takie dwie wariatki, żeśmy się śmiały, bo to było naprawdę komiczne. Zwierzęta są przebojowe. Dobra, no i teraz co, woda. No teraz będzie się Franio suszył. Ja cię na ręce nie biorę, nie ma mowy. O, Franek! On mi się na nogę rzucił. No jemu dzisiaj odbija, jego normalnie nosi tego kota. Tak się właśnie na pszczołę rzucił. I nie wycelował i wpadł do stawu. No to kara dla niego. Tak. Ale to trzeba, nie? Głęboko. Znaczy się, ja tu sadzę dlatego głębiej. On musi być posadzony tak, jak był w donicy. Ale ja sadzę tutaj zdecydowanie głębiej, bo chcę zostawić dołek na podlewanie. No bo przecież widzicie, co tu się dzieje. I tutaj jest taka właśnie ziemia sucha. No i później będzie podlewanie. No będzie, będzie. No żeby coś mieć, trzeba dbać. Truskawki posadzone. Na razie tak wsadziłam z niepełną ziemią w donicach. Jak ona teraz podczas podlewania mi tutaj osiądzie, to sobie ewentualnie podopełniam tak, żeby truskawka nie była posadzona poniżej tego poziomu, który ma być. Rokitnik też posadzony. No i będziemy czekać na
pierwsze owoce tego roku, to chyba już nie, ale przyszłego roku. Bardzo cenna roślina. Jeszcze do niedawna tak naprawdę u nas w Polsce nieznana, a ma więcej witaminy C jak cytryna. Bardzo dobry jest kompot z rokitnika, a o drzemie to już nie wspomnę. Jadłam w Kruszynianach w wiosce tatarskiej i zakochałam się dosłownie w drzemie, w kompocie, dlatego rokitnik się u mnie pojawił, bo będę po prostu robić drzemy i kompoty. O, super. No i teraz zobaczymy, jak to będzie tutaj rosło. Przypuszczam, że jeszcze się doczekam w tym sezonie owoców z tych truskawek, bo to są flance. Po przycięciu liści one teraz tutaj ruszą do życia, środki wypuszczą i pojawią się na pewno pędy kwiatowe, pąki kwiatowe, i, a co za tym idzie, truskaweczki. Będę widziała, jaki one mają smak, jak owocują, a na jesień już po zbiorach, jak Edziu tam pole zrobi, zrobię im bardzo dobre stanowisko, dam dużo obornika, tam mam, gdzie bydełko kompostowany, i kompostu wymieszam to wszystko i w taką właśnie przygotowaną ziemię posadzę, powysadzam te truskawki. One będą tutaj z całą bryłą korzeniową, już będą ładnie rozrośnięte i będą się fajnie na polu. No na drugi rok już będzie z nich plon, bo już będą się rozrastały. Pędy, jak mi tu będą puszczać, bo na pewno będą puszczały, o ile się przyjmą, to będę usuwać, żeby krzaczek nie ładował siły w flance, tylko żeby tą siłę przeznaczył na rozwój samego siebie. No i dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Idziemy do domu, bo już jest dosyć późno, jest już chyba coś koło 20. Komary się ruszyły, zrobiło się cicho i nie idzie już tutaj wytrzymać na ogrodzie. No i cóż, kochani, tradycyjnie życzę Wam zadowolenia, uśmiechu, jak najmniej komarów i jęczenia nad uszami. No i do następnego i czekamy na truskawki.